przyjemnością gościmy dzisiaj Agnieszkę Aed-Jędrzejczyk, autorkę bloga Wiedźma na orbicie. Muszę Ci się przyznać, że do Falling Skies przekonałem się dopiero po przeczytaniu Twojego wpisu na blogu i się nie zawiodłem. Super. Drugi sezon zakończył się naprawdę mocnym uderzeniem. Okazało się, że to, co na początku wyglądało jako działo na ludzi, okazało się, że było skierowane w troszkę innym miejscu. I bardzo dobrze, że zostało przez Second Mass unicestwione, otwierając drogę, możliwość pojawienia się nowego gracza. Tak, pojawił się nowy gracz, który prawdopodobnie bardzo mocno wpłynie na to, jak serial wygląda. No i teraz, prawda, serial odzyskuje swoją największą moc, czyli... walkę z kosmitami. Zawsze to była największa moc serialu. Jakie są Twoje wrażenia, jakie są Twoje pomysły, czego oczekujesz po trzecim sezonie? Po trzecim sezonie myślę, że zacznę trochę od końca, ponieważ drugi sezon przy całych swoich poprawkach i tych dramatach i stawkach, które podniósł, wydawał się trochę mimo wszystko nierówny. Było dużo przyspieszeń, dużo zwrotów, za szybko się rzeczy działy, niektóre za wolno, niektóre w ogóle i to tak strasznie się pomieszało i ostatecznie sezon tak troszeczkę jakby stracił właściwy rytm, tak troszeczkę szedł takim zygzakiem i to nie było, to było bardzo widoczne i bardzo to było czuć. Dlatego mam nadzieję, że trzeci sezon jak już skupi się na tej walce, na tym, co jest najważniejsze dla bohaterów, no myślę, że wtedy wróci na te właściwe tory i dzięki temu będzie bardziej znacznie płynniej się go oglądało. To przede wszystkim. Nie wiem, zauważyłaś pewne podobieństwo między samą końcówką drugiego sezonu a Mass Effectem? Bo dla mnie to były takie bardzo podobne, te mundury, kostiumy, nie wiem czy... A masz na myśli Ocego, tak? Tak. Szczerze mówiąc nie przyszło mi to na pierwszym momencie do głowy, natomiast sama ta idea walki o ziemię, no to jest motyw, który no nie jest ekskluzywny dla Mass Effecta, ale bardzo mocno oddziałujący na wyobraźnię i bardzo silny temat sam w sobie oczywiście. No tak, bo dotychczas Falling Skies to było takie troszkę bardziej lightowe Walking Dead w klimatach science fiction, tak? Mamy ziemian, którzy przegrywają, którzy bardziej tak koczują z miejsca na miejsce. Ziemian, którzy niby tam chcą walczyć, ale zakładają sobie szkółki dla dzieci i robią takie jakieś rzeczy pomiędzy, które no w pierwszym sezonie to były takie miałki, takie niezbyt pasujące do powagi tej całej sytuacji. No bo jednak serial jest taki, nie jest taki bardzo poważny, jest luźny. Jest, to prawda. Natomiast drugi sezon rzeczywiście trochę to tak podwyższył stawki, rzeczywiście. Było to bardziej brudne, bardziej takie niegrzeczne, że tak powiem, w drugim sezonie, więc myślę, że trzeci już bardziej podejmie bardziej poważne tematy, tym bardziej, że trzeba pamiętać, że mają już pod opieką Charleston, czyli tą enklawę ludzkości, którą zbudowali sobie rozbitkowie z innych odległych części. Na którą też trzeba zwrócić specjalną uwagę. Też trzeba zwrócić specjalną uwagę, bo wiesz, to nie będzie już tak, że bohaterowie będą koczować z miejsca na miejsce, przemieszczać się, szukać schronień w barakach i tak dalej. Mają już tak jakby bazę wypadową, w którą będą mogli się zakoczować. Natomiast ta baza nie jest tak do końca takim rajem, jakiego się spodziewali. Po pierwszym wejściu, tak? Wszyscy weseli, szczęśliwi, tak. Ale... Tutaj właśnie wchodzą te kwestie, te polityczne, taka power struggle, która może no, dosyć mocno podważyć no, różne związki pomiędzy bohaterami i relacje pomiędzy nimi. To może być bardzo widoczne i mam nadzieję, że ten temat zostanie bardziej zaadresowany w trzecim sezonie, bo w drugim to było tak jeszcze tylko taka bomba, taki szok. Było fajnie, ale nie do końca zostało to jeszcze pociągnięte, więc mam nadzieję, że trzeci sezon nie zapomni o tym temacie. Tak, tym bardziej, że prawda, nagle do miasta przybywa grupa doświadczonych wojowników, którzy chcą coś wnieść własnego, mają własne pomysły, mają własne doświadczenia, zyskują pewnych sojuszników i okazuje się, że mimo wszystko miasto nie wierzy im i w momencie, w którym prawda, skitersi zbierają swoją rebelię, mimo wszystko w nich uderzają. Przede wszystkim miasto nie tylko nie wierzy, co ono już tak bardzo uwierzyło w to, że są bezpieczni, że mają kocyk, że mają dach nad głową i mogą zjeść ciepły posiłek i mają się czym przykryć, mają koty, którym się mogą przykryć i z nim wygodnie, z nim miło i przyjemnie. I już ten koncept tej wojny, tego faktu, że ta wojna wcale nie została wygrana jeszcze. Ludzkość została prawie zniszczona, a oni siedzą prawda w podziemiach. Ta wojna nie została jeszcze wygrana, a oni już myślą, że wszystko jest w porządku i mogą odbudowywać ludzkość. No to nie tak, to jeszcze nie ten moment, więc bardzo, bardzo liczę na to, że bohaterowie otworzą ludziom oczy na pewne aspekty i pewne fakty. A dodatkowo bardzo mnie cieszy, jeden z wątków, na który najbardziej czekam,
to temat Hala, który został zainfekowany tym małym... Widziałaś trailery? Właśnie nie. Ja jestem jedną z tych osób, które trailery odpuszczają do praktycznie samego punktu kulminacyjnego. Trailerów jest niewiele. Bardzo dużo z tych trailerów to są jakby fragmenty z poprzedniego sezonu, ale są takie momenty, w których widać, że coś tutaj się dzieje. I ja jestem na to bardzo, bardzo mocno tym zaciekawiona, tym bardziej, że mamy tutaj też temat takiego jakby trójkątu miłosnego pomiędzy Halem Magii i Karen, która mimo wszystko chce go odzyskać, bo jest nie tylko dlatego, że jest zła, ale dlatego, że została porzucona przez niego wcześniej. I no tutaj jest duży potencjał na taki emocjonalny dramat. Taki mini dodatek tak naprawdę, ja takie rzeczy lubię osobiście, ale mimo wszystko no, najbardziej mnie ciekawi ten No temat. I nasz historyk, prawda, został ojcem. A. No nie pierwszy raz. No nie pierwszy. Ciekawe, jak będzie wyglądała teraz właśnie kwestia, tak jak na przykład w Walking Dead mamy dziecko Lori i ono, prawda, musi się wychować w tym brutalnym świecie i teraz w świecie z kosmitami. I sam temat, czy w ogóle takie dziecko, warto takie dziecko przywozić na świat. W takim rzeczywistości, a nie innej. I no, w ostatnim sezonie Tom pokazał taką bardzo twardą stronę siebie, moim zdaniem. Fakt, że mu się narodziło dziecko, może wyłonić znowu jego tą taką delikatność i taką stanowczość jeszcze bardziej. No. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo bohater lekko skonfliktowany jest zawsze fajny, a mam nadzieję, że to dobrze zbalansują i wyjdzie z tego ciekawa mieszanka. No to czekamy ze zniecierpliwieniem na trzeci sezon. Będziesz o tym pisała na swoim blogu? Oczywiście, że będę. Zapraszam serdecznie, wiedźma na orbicie.pl.